Sukces Minecrafta zawstydziłby niejedną produkcję wielkiego studia i aktualnie prawie każdy gracz na świecie wie, jak nazywa się gra o stawianiu klocków. W tym materiale postaram się udowodnić, że dzieło Markusa Persona to zło w najczystszej postaci i najlepiej, abyście trzymali się od niego możliwie jak najdalej. To nie jest gra dla mięczaków. Nie jest tajemnicą, że sercem Minecrafta jest kopanie i budowanie. Jednak nie należy zapominać, że w mrocznych czeluściach jaskiń czai się wiele potworów, które potrafią zaatakować w najmniej odpowiednim momencie, a wtedy o mokre spodnie i zawał serca nie trudno. Minecraft zeżre ci cały wolny czas i nadal będzie mu mało. Myślicie, że kiedyś tworzono tytuły, które w zatrważających ilościach pochłaniały wasz wolny czas? Najwidoczniej nie graliście jeszcze w Minecrafta, w którym zabawa może toczyć się teoretycznie w nieskończoność dzięki sandboxowemu modelowi rozgrywki, rozbudowywanemu trybowi multiplayer i gigantycznej scenie moderskiej. Osoby łatwo uzależniające się powinny nie zbliżać się do tej gry na odległość mniejszą niż 100 metrów. Grafika w Minecrafcie się. Mawia się, że grafika to nie wszystko, ale bądźmy ze sobą szczerzy. Gdyby dzieło szwedzkiego programisty było kobietą, to nie byłaby ona w stanie uwieść nawet 40-letniego prawiczka. Jeżeli jesteście wyjątkowo wrażliwi na piękno, to lepiej uważajcie na czające się za rogiem klocki. Ta gra zawładnie twoim umysłem. Kolejnym problemem jest fakt, że produkcja nocza ma tak wysoki czynnik uzależniający, że bardzo szybko zaczniesz śnić o sześcianach. A to dopiero początek, ponieważ stąd jest niedaleka droga do całkowitego spaczenia psychiki i postrzegania świata przez pryzmat klocków. W takim wypadku czekacie niechybna wizyta w pokoju bez klamek i nie ma przebacz. Zaczniesz kręcić let's playe. Przez lata kręciłeś nosem, wzbraniałeś się i szydziłeś z osób publikujących let's playe. Teraz, jak na rasowego hipokrytę przystało, nie możesz się powstrzymać i sam zacząłeś dzielić się ze światem swoimi przygodami z Minecrafta. Nieważne, że nie ogląda ciebie nawet pies z kulawą nogą. Ważne, że w końcu zostałeś zagrajmerem. Wyrzucisz studia i zostaniesz górnikiem. Studiowanie to jeden z najpiękniejszych okresów w życiu. Minecraft to zmieni i zapragniesz rzucić studia. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Twoim pragnionym zawodem zostanie górnik i poświęcisz wszystko, aby rozpocząć pracę pod ziemią. I to na przekór tego, że mieszkasz nad morzem, a do najbliższej kopalni masz kilkaset kilometrów jazdy. Zawsze zostaje możliwość założenia własnej kopalni odkrywkowej i wydobywanie węgla, rudy żelaza czy diamentów na własną rękę. Jak więc widać, słychać i czuć, Minecraft to dzieło samego szatana. I jeżeli życie ci miłe, to daruj sobie wszelkie kopanie i wróć do reala.